Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo dzisiaj ze mną już po dłuższej przerwie profesor Tytus Jaskółowski, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, również Fundacja Opportunity. Kłaniam się Panie Profesorze, bardzo mi miło. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Dzisiaj o Niemczech, kraju w trybie protestu. Takie tytuły medialne się pojawiały. Słusznie, bo i strajkują maszyniści, i strajkują rolnicy. Kanclerz Olaf Scholz chyba nie ma łatwego życia i jeszcze widziałem w dodatku słupki alternatywy dla Niemiec. Panie profesorze, co to się dzieje u naszych sąsiadów? Musimy jeszcze trochę uzupełnić, jeżeli chodzi o protesty, bo zapomnieliśmy o lekarzach, którzy co prawda nie strajkują teraz i nie byli tak widoczni, ale przerwa w dostępie do praktyk miała miejsce między świętami a Nowym Rokiem, więc można sobie wyobrazić, co to było, mimo że rzeczywiście te protesty lekarskie nie są tak widoczne jak, nie wiem, strajki czy też demonstracje rolnicze, które po prostu widać tak, kiedy, nie wiem, przez stolicę przetacza się kilkaset albo kilkadziesiąt olbrzymich traktorów. Co się dzieje? No z jednej strony powinniśmy usystematyzować te protesty, może tak. Tak, bo część z nich ma charakter, nazwijmy to strukturalny i wynika z tego, że co jakiś czas, a dokładnie ten moment właśnie się pojawia, co jakiś czas duże grupy zawodowe albo duże przedsiębiorstwa z uwagi na wcześniejsze umowy zawierane między przedstawicielami załóg, związków zawodowych, one miały określone rozwiązanie, te rozwiązania obowiązują na czas określony, na kilka lat, na rok, na półtora roku. I rzeczywiście od pewnego czasu prowadzone są rozmowy, czy prowadzone były rozmowy między Związkiem Zawodowym Maszynistów oraz władzami niemieckich kolei. I chodzi nie tylko o pieniądze, nie tylko o dodatki, nazwijmy je związane z inflacją, a to są duże jednorazowe dodatki, mianowicie chodziłoby o przyznanie ponad 3000 euro jakby jednorazowo i o ponad 550 euro podwyżki. Problemem jest również czas pracy, obniżenie tego czasu pracy z uwagi na to, iż maszyniści domagają się krótszych zmian. Chodzi o zmianę generalnego czasu pracy do 35 godzin. No i cóż, z jednej strony mamy te działania taryfowe. Kolej mówi, że te działania są i te żądania związków zawodowych są absolutnie nie do przyjęcia. No i pojawiają się strajki, ponieważ te rozmowy już toczyły się też w zeszłym roku i regularnie pojawiały się krótkie 24-godzinne przerwy w pracy. No to od tego roku, też z uwagi na przerwę, która miała miejsce, to znaczy w okresie przerwy świątecznej, kiedy strajkowali lekarze, to akurat nie strajkowali kolejarze. Początek roku sprowadził się do tego, że trzeba było ponownie zacząć rozmawiać i w tym momencie wiadomo było, że kolej czy też związki zawodowe zastosują bardziej radykalne metody protestu. Na to się, czyli to mamy jakby pierwszy protest jest protestem strukturalnym, przygotowywaniem czy wywalczaniem dla siebie określonych przywilejów i drugi proces, to jest drugi element związany ze strajkami lekarzami, związany był z tym, że oni mają określoną kwotę pieniędzy, określone środki, które mogą wykorzystać na obsługę pacjentów, na zwrot określonych kosztów. Cóż się dzieje? No, te środki są ograniczone, a pacjenci przychodzą. Dlaczego przychodzą? Bo lekarzy jest coraz mniej i lekarzy bardzo brakuje. Lekarz nie może odmówić obsługi, czy też nie może odmówić zbadania danego pacjenta, natomiast w dużej części przypadków już będzie musiał to robić po prostu za darmo. W związku z powyższym pojawił się ten protest skierowany również na to, żeby przygotować nowe rozwiązanie ustawowe. Trzeci element, które ten rozwiązanie, które mogłyby zapewnić finansowanie tych ponadnormatywnych pacjentów, a pamiętajmy, że w Niemczech brakuje obecnie ponad 5 tysięcy lekarzy, a co najmniej 40% z lekarzy praktykujących ma już ponad 60 lat, więc oni odejdą. Trzeci element. Nie element systemowy, a element związany z pochodnymi pandemią. Tak? W połowie listopada, 15 listopada, Trybunał Konstytucyjny w zeszłym roku ogłosił wyrok dotyczący tego, w jaki sposób można było korzystać z pieniędzy, które pochodziły z kredytów zaciągniętych na walkę z pandemią. Pandemia w pewnym momencie się skończyła, pieniądze zostały,
Natomiast te pieniądze rząd zagospodarował już w innych celach, czyli znaczy celach, które nie są związane ani z katastrofami naturalnymi, ani z kryzysem gospodarczym, czyli te pieniądze z kredytów, które miały być właśnie przeznaczone na walkę z pandemią, rozumianą jako katastrofę, one mogły być przeznaczone tylko i wyłącznie na ten cel. Tworzenie z tych pieniędzy, które zostało, które były zaciągnięte z kredytów, dodatkowych funduszów, które miały być przeznaczone na przykład na transformację, na przykład na ochronę klimatu, spowodowało, że nagle w trakcie przygotowywania budżetu, który się przygotowuje właśnie na przełomie roku i teoretycznie ostateczna wersja powinna być w lutym obecnego roku, okazało się, że nagle przez jeden wyrok sądowy rząd federalny musi 60 miliardów euro gdzieś znaleźć, bo nagle w budżecie brakuje 60 miliardów euro. Natychmiast trzeba było nie tylko blokować wydatki, ale natychmiast trzeba było w tym momencie zastanawiać się, z czego można by oszczędzić. Oczywiście pojawiały się elementy takie, które mogą budzić zdziwienie albo mogą budzić nawet uśmiech, tak? Kiedy słyszymy, że dobrze, że w takim razie homeopatia nie będzie finansowana z budżetu, tak mówiąc już bardzo ogólnie, ale to nie jest problem. Problem polegał na tym, że musiano podjąć decyzje dotyczące bardziej istotnych cięć. I te cięcia niestety dotyczyły rolników i dwóch elementów. Po pierwsze, kiedy ktoś zajmuje, mamy olbrzymie gospodarstwo, to mamy olbrzymią ilość samochodów, maszyn rolniczych. No cóż, z uwagi na użytkowanie tego typu sprzętu płaci się podatki. Tak? I te, zawsze te podatki były generalnie niskie. I tak samo niskie podatki były opłaty dotyczące paliwa rolniczego, konkretnie chodziło o diesla. I pamiętajmy, że to nie tylko chodzi o to, iż rolnik ma jakiś traktor i go po prostu napędza dieslem, tak? I oczywiście koszty mu się w tym momencie rosną. Duża część produkcji rolniczej opiera się nie tylko na maszynach, ale opiera się przede wszystkim na wodzie. W Niemczech wody jest odrobinę mniej niż kiedyś było. Trzeba przygotowywać, budować i obsługiwać studnie głębinowe. Potrzeba nawadniać, tak, bo klimat się robi coraz suchszy, trzeba nawadniać olbrzymią ilość pól. Te studnie głębinowe obsługiwane są na przykład silnikami diesla. W związku z powyższym obcięcie tego typu wsparcia, a niektóre z tych elementów, o które powiedziałem, są w Niemczech, czy istniały od lat 50. ubiegłego wieku, czyli jeżeli mamy określone rozwiązania, które, przepraszam, funkcjonują już dwa czy trzy pokolenia, no to nie można było oczekiwać, że rolnicy w tym momencie nie zaprotestują. I czyli nałożyły się protesty lekarzy, protesty rolników, bardzo wyraźne, tak, widoczne poprzez gigantyczne kolumny traktorów w Berlinie. Nałożył się na to strajk kolejarzy, również bardzo długi, bezprecedensowy, tak, ten strajk będzie trwał do piątku. I skoro ten strajk jest tak duży i jest tak widoczny, nie można było oczekiwać, że właśnie na prowincji tego strajku nie zauważy skrajna prawica, nie zauważy alternatywa dla Niemiec. Dlaczego? No jeżeli pojawia się jakaś olbrzymia forma protestu społecznego, tak widoczna, no a jeżeli wiemy, że w landach rolniczych, na przykład tych, które są w landach byłej NRD, tak, no, tam alternatywa dla Niemiec jest bardzo silna, więc nie można było oczekiwać tego, że sympatycy alternatywy dla Niemiec albo jakieś hasła, które są ekstremistycznie związane z alternatywą dla Niemiec, że nie można było oczekiwać, że ta partia w kontekście wyborów właśnie landowych w tym roku, na przykład w Saksonii albo w Brandenburgii, nie będzie chciała się pojawić, nie będzie chciała przede wszystkim w internecie, w mediach społecznościowych wykorzystać gniewu społecznego czy gniewu tych grup zawodowych do wykorzystywania czy to wzmocnienia poparcia, alternatywa jest bardzo silna. Na to wszystko oczywiście nakładają się problemy w koalicji, no bo na koalicja obecna rządowa kanclerza Scholza składa się jakby z trzech elementów. Z jednej strony mamy zielonych, którzy naciskają na zmiany ekologiczne, naciskają na takie rozwiązania, które chroniłyby klimat, i minister rolnictwa, na moment z partii zielonych, tak, bardzo mocno też popierał postulaty rolnicze, co jest ewidentną też walką wewnątrz koalicji. Z drugiej strony drugi element, druga partia koalicyjna, ta mniejsza, wolni demokraci, liberałowie, którzy opowiadają się bardzo restrykcyjnymi zasadami dotyczącymi gospodarowania i wydawania pieniędzy, a liberałowie kontrolują Ministerstwo Finansów w Niemczech. Jego przedstawiciel partii liberalnej jest ministrem finansów, Christian Lindner. No a gdzieś w środku stoi socjaldemokracja kanclerza Scholza, która również traci w sondażach i również musi znaleźć jakiś balans pomiędzy oczekiwaniami tych małych partii, liberalnej i zielonych, a z drugiej strony widzi, co się dzieje w społeczeństwie i też musi na końcu podjąć decyzję, jaki ten budżet będzie i która grupa będzie musiała na końcu być tą grupą niezadowoloną, co oczywiście jest w tym momencie bardzo poważnym wyzwaniem politycznym. W tle oczywiście ostatni problem, może nie protest, tak, bo nie można tego nazwać protestem, rzeczywiście coraz trudniej jest gminom, samorządom, ale też
administracją większych miast radzić sobie z napływem uchodźców, uciekinierów. Tak? Ten okres noworoczny, teraz, który mamy, to jest również okres tak zwanych zebrań sprawozdawczych, klauzur, jak to się po niemiecku nazywa. One są związane z okresem Trzech Króli. Nasz polski okres Trzech Króli jest okresem świątecznym. Nie zawsze, niezależnie od tego, co widzimy, nie zawsze jest związany z polityką. Natomiast w Niemczech w okresie Trzech Króli wszystkie najważniejsze partie polityczne przygotowują takie małe zebrania, na których wewnętrznie określają taktykę działania na zaczynający się rok kalendarzowy. I kiedy popatrzylibyśmy na te zebrania, szczególnie prawicy CDU, CSU, czyli Unii Chrześcijańsko-Społecznej, albo Unii Socjalno-Społecznej, tej, która przejmuje, bo czy sprawuje od wielu, wielu lat władzę Bawarii, no to widzimy, że tam temat uchodźców jest bardzo silny i wprost powiedziano, na przykład, jeżeli oczekuje się takie będą postulaty, że jeżeli dany uciekinier, uchodźca nie będzie chciał podjąć tego zatrudnienia, które mu się oferuje, nie będziemy mieli możliwości pozostania w kraju. Media sugerują, tak, wskazują na to, iż odbyło się nieoficjalne spotkanie Alternatywy dla Niemiec w Poczdamie, gdzie przedstawiciele tej partii, a również związani z nimi rzekomo, tak, bo mówimy o najmniej biznesmeni, czy to są osoby reprezentujące duże, duże, duże firmy, zastanawiały się nad modelem tego, w jaki sposób podchodzić do spraw uchodźczych. I tam pojawiły się problemy, pomysły, czy też postulaty administracyjnego. To jest kwestia, pojawia się w Niemczech słowo Vertreibung, czyli wypędzenia, tak? On jest bardzo źle konotowany, czy bardzo źle odbierany w Polsce z zrozumiałych powodów. Natomiast mówi się o jakiejś formie dużej, oczywiście hipotetycznej w przypadku przejęcia władzy, jakiejś formy dużej administracyjnej, już nawet nie relokacji, czy readmisji dużej liczby uchodźców, tak? Z uwagi na to, że ich koszty, ich utrzymywania są już coraz większym obciążeniem i to będzie też coraz większe wyzwanie dla rządu federalnego. No właśnie, chciałem zapytać, czy alternatywa dla Niemiec w takim razie ma jakieś konkretne rozwiązania? Czy to jest tylko, jak pan profesor powiedział, wychodzenie na ulicę, wykorzystywanie nastrojów, wykorzystywanie tego, że no, wzburzania tego wśród Niemców? To jest partia realna, z realnym programem? Alternatywa jest partią problemu, jednego bardzo konkretnego problemu, i tym problemem są, jej zdaniem, uchodźcy, i tych uchodźców powinno być jak najmniej. I oczywiście, kiedy partia jest partią opozycyjną, to bardzo łatwo taki postulat prezentować i bardzo łatwo podpinać się pod rozmaite problemy, które pojawiają się w Niemczech, i mówi, że kiedy my dojdziemy do władzy, to ten problem rozwiążemy. Natomiast jak się czyta dokumenty programowe Alternatywy, no to ta partia jest organizacją, która ma wewnętrzny bardzo duży problem strukturalny. Z jednej strony Alternatywa powstawała jako forma protestu jakiejś określonej grupy środowisk intelektualnych z byłej Republiki Federalnej Niemiec, które te środowiska nie były specjalnie zainteresowane taką formą integracji, na przykład traktatem z Maastricht, które widzieliśmy w latach 90. w Europie. Natomiast te elementy, może one są interesujące intelektualnie, to jest jakiś pomysł, który te środowiska miały, one się w zasadzie nie przebijały do opinii publicznej. Przebijał się z kolei postulat dotyczący zmiany polityki w stosunku do uchodźców. I okazało się, że jeżeli szukać jakiegoś poparcia dla alternatywy, i taki był rozwój alternatywy dla Niemiec już w latach późniejszych, no to stwierdzono, że grupą docelową jest jednak terytorium byłej NRD i Nowej Landy. No, a w tych nowych landach mieszkają osoby, które może niespecjalnie rozumieją, czym był traktat z Maastricht, niespecjalnie są zainteresowane integracją europejską, ale do nich z kolei przekonujące są argumenty, chociażby takie, które mają doprowadzić do tego, żeby uchodźców było jak najmniej. Problemem alternatywy jest to, że ona ma jeden ten wiodący wątek, ale w zasadzie wszystko, co jest poza tym, jest kwestią otwartą. I nie wiadomo w zasadzie, jak funkcjonowałaby, jak będzie funkcjonować Alternatywa w momencie, w którym być może w tym roku będzie miała szansę albo tolerować jakiś mniejszościowy rząd, albo jeżeli będą miały, Alternatywa będzie miała fajne, czy dobre dla siebie wyniki wyborów landowych, albo ona będzie miała jakiś wpływ na sprawowanie władzy w landach, bo w tym momencie ona musi się zderzyć z konkretnymi problemami, na przykład takimi jak ten dotyczący tego, skąd wziąć pieniądze w landach, jak finansować projekty socjalne, jak prowadzić politykę podatkową. Więc korzystna sytuacja jest na razie dla alternatywy, ponieważ ona może protestować i to rzeczywiście te protesty znajdują odzwierciedlenie w społeczeństwie. Niezależnie od tego, jak bardzo skrajne są te elementy i jak bardzo alternatywa będzie musiała walczyć z postulatami dotyczącymi
rozwiązanie tej partii albo zakazanie jej jako ekstremistyczna. Problem zacznie się wtedy, kiedy alternatywa dojdzie do władzy i będzie musiała zacząć się bieżącym administrowaniem państwa, bo tutaj nie wiadomo, jak ona sobie poradzi. A jeżeli chodzi o rozwiązanie tych realnych problemów, jeżeli chodzi o płace, tutaj jednak to są ludzie, którzy wychodzą z konkretnymi hasłami. Ludzie protestują, ludzie narzekają na jakość życia. Dokładnie tak. I ona się coraz bardziej obniża. Mamy na przykład protest kolejarzy, tak, bardzo słuszny i związany rzeczywiście też z tym, że ich jest coraz mniej. Jest problem z zatrudnianiem nowych pracowników, nie tylko zresztą na kolei. Kiedy popatrzymy na kolej, kolej żyje przede wszystkim z przewozów towarowych, tak. Przewozy towarowe opierają się na gospodarce i na tym, że ta gospodarka musi dobrze funkcjonować, bo w tym momencie można to przewozić. Ale kiedy tych przewozów nie ma, albo jest coraz mniej, a związane jest to kolej z ogólnym kryzysem gospodarczym, tak? Z tym, że przewozy bardzo długie, te dalekobieżne związane z dostarczaniem towarów na przykład z dalszych krajów, ich jest coraz mniej. I tu mamy z kolei postulaty dwóch grup, które są sprzeczne. Ekonomiści i właściciele patrzą z perspektywy ogólnej sytuacji rynkowej. Z drugiej strony pracownicy potrzebują określonych kwot, ponieważ oni muszą mieć za coś żyć, bo ich praca jest coraz cięższa. I największym problemem właśnie w tym kontekście jest kolej postawa rządu, no bo w pewnym momencie rząd żyje z podatków i rząd, działania rządu opierają się na tym, że on może wydać te pieniądze, które ściągnie z podatków, jeżeli tych podatków będzie coraz mniej. Jeżeli sytuacja ekonomiczna będzie coraz trudniejsza, no to w tym momencie pytanie jest, w jaki sposób rząd będzie mógł zaoferować jakieś rozwiązania osłonowe. I to jest rzeczywiście główny problem nadchodzących 12 miesięcy i nadchodzących lat, ponieważ tak de facto obie strony mają rację i postulaty obu stron są racjonalne, natomiast będzie bardzo trudno wypośrodkować jakieś, czy znaleźć jakieś rozwiązania, które będą atrakcyjne dla obu stron. A z drugiej strony znów strajk kolei jest dolegliwy nie tylko dla właściciela firmy, czyli dla niemieckiej kolei, ale strajk jest coraz bardziej dolegliwy także dla normalnych obywateli, więc rzeczywiście atmosfera robi się gorąca, coraz trudniejsza i zobaczymy, jak to będzie. O tyle u naszych zachodnich sąsiadów, to już to jest codzienność, powiedzmy, od czasów, kiedy kanclerz Olaf Scholz objął stery, pojawiały się kolejne grupy niezadowolonych. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Profesor Tytus Jaskółowski, kłaniam się. Panie redaktorze, dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.